Trzecia tajemnica, radosna narodzenie Pana Jezusa w Betlejem. No, na razie jesteśmy w Warszawie, proszę Państwa. Naród niezadowolony na Saskiej Kępie, tutaj mordami kręcą. Taki syn, matka, a matka taka niesympatyczna z twarzy, a ten syn mordą kręci. Słoików najechało, pełno ze wsi. Ze wsi do wsi, Warszawy do Warszawy, niezadowolone to w tramwaju, w autobusie, krzykliwe, kłótliwe, głośne takie, ta mieszanka cygana, że tak ja to zapytam. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Nawet krowę wierzą, ale żeby ktoś wierzył, bo takie bydło, mordami kręcą normalnie, takie niezadowolone. Ludzie się, proszę Państwa, nie znają. Grazia, il Signore è con te. A zachowują się źle względem siebie. Nie znają się stupetem, z ironią. No tak jak bydło, bydło. Całkiem. A to z powodu uczciwości, mówili. Banki oszukują. Się wszystko przyznało, bo tak mówili, że jest. Że to uczciwe. Nie masz uczciwego ani jednego, mówi Biblia. Ludzie się wzbogacili na Maria, niesprawiedliwości, na złodziejstwie, na oszustwie, na krętactwie, na trzaniactwie i teraz pilnują dobytku swojego. I to widać w autobusach stołecznego miasta Warszawy. Także proszę Państwa, rzeczywiście tylko w tej Anglo-Ameryce Białystok, no bo tam są prawosławni, tam nie ma żadnych organów, tam są prawosławni i oni strasznie się modlą. A tutaj modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. Thank you.
Podejrzewać, coś robią. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo Gesù offerto al Padre. Tajemnica czwarta radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Padre nostro, Ojcze nasz, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria. Drodzy Państwo, w Radiu Maria kończymy naszą transmisję z Asyżu. Pozostajemy jeszcze w Asyżu wraz z widzami telewizji Trwam, a my w Radiu Maria w każdy pierwszy czwartek miesiąca przenosimy się do Bazyliki Świętego Józefa w Kaliszu, aby uczestniczyć w nabożeństwie i mszy świętej w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Innych dzieł. Ojcze dyrektorze, dziękujemy za te media i wszystkie dzieła, za ten katolicki głos w naszych domach.
Witam wszystkich obecnych tu kapłanów diecezjalnych i zakonnych według godności urzędów, kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Witam bardzo serdecznie pana ministra Jana Dziedziczaka, parlamentarzystów, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, obecne tu. Polacy to są tak gościnni, że tylko są gościnni Józefa. Na pokaz. A jak witam coś się dzieje, to proszę bardzo, papierek lakmusowy, kurczaczek pojechał i już od jednego wraca, jedzie do drugiego, do jakiegoś Grubina, on nie wie ile to kilometrów, pewnie jest głodny i po prostu jeszcze z głodu nam umrze i będzie koniec. Redemptoris z parafii Matki Bożej Królowej Polski. On zasłabnie, bo on jest słaby. Pod dyrekcją wrażliwy pana, przy tym. Którym dyryguje pan Leszek Gosk. Także takie już są przed mszą świętą, sytuacje w Polsce. Okazję, modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. To widać witam tutaj w autobusie, jakie typy jadą. W grupach zorganizowanych z naszej ojczyzny. Mordo kręci. Krowy powystawiane na tej marszałkowskiej z tektury. Po co to robić? Prawosławnych Warszawa nie podrobi, Mormonów z USA nie podrobi, bo tu Polska, która już w nic nie wierzy, na 80% są to ateiści, którzy tylko jak gdyby Jezus tu się pojawił po raz drugi, to by go zadźgali, by go zabili, wydrwili, wyśmiali przed śmiercią. Coś. Z księdzem Hieronimem Szczepaniakiem, księdzem Wojciechem Kowalińskim. Z pomożenia wiernych Rogalinek, z księdzem Eugeniuszem Kiszką, z archidiecezji poznańskiej, z parafia świętego Józefa z Ozorkowa, diecezji łódzkiej, Podtębice również diecezji łódzkiej, i z parafia świętego Henryka z Wrocławia, z archidiecezji też wrocławskiej. Parafia Krzyżowniki z księdzem kanonikiem Andrzejem Milianem, ze Sycowa z księdzem prałatem Leszkiem Szkopkiem, z Opatówka, z Domasłowa, z Mikstatu, księdzem kanonikiem Krzysztofem Orciniakiem, z Lutyni, Sanktuarium Matki Bożej Miłościwej, z księdzem kultorzem Tomaszem Płóciennikiem, z Żerkowa z księdzem kanonikiem Jarosławem Zikiem, z Liskowa, z księdzem proboszczem Andrzejem Krymkiem, z Kępna Matki Bożej Różańcowej z Blizanowa. Z dekanatu Ostrzeszowskiego damy parafię, przedstawić parafię z Doruchowa, z księdzem proboszczem Ireneuszem Powagą, z Kobylej Góry, akcję katolicką, z Mikorzyna, z księdzem prałatem Ryszardem Wachowiakiem, z Niedźwiedzia, księdzem prałatem Kazimierzem Rdęk, Chrystusa Króla Niebowziętej z Ostrzeszowa, z księdzem prałatem Stefanem Jezus Chrystus jest królem nad ziemią. Że na ziemi będzie nowy porządek, będą nowi ludzie, trzeba się zmieniać. Po co? Trzeba czytać, brać te strażnice, brać do ręki Biblię, czytać, bo to uduchowienie to coś wyszło szydło z wora, że coś to nie bardzo. Na pokaz to jest na pokaz, ale w rzeczywistości, ale w życiu jest wszystko odwrotnie wręcz, tak po polsku. Burzenina Mirosław Lipka, Godynice ksiądz proboszcz Łukasz Kręczyński, z Kliczków Małych ksiądz Krzysztof Bednarz, parafia Stolec księdzem prałatem Zbigniewem Stefańskim i parafia Złoszew z księdzem wikariuszem Tomaszowem, Michałem Tomaszewskim. Wszystkich bardzo serdecznie pragnę powitać tutaj przybyłych indywidualnie, rodzinnie, tak licznie wypełniającym dzisiejszą bazylikę. Rodzino z Nazaretu, broń naszych rodzin, broń. Jezusie, Maryjo, święty Józefie, broń. Po mszy świętej zapraszam wszystkich na wspólny posiłek z kuchni polowej. Moi drodzy, teraz uklęknijmy i wspólnie rozpocznijmy nasze spotkanie z świętym Józefem. Przenosimy nasze serca, myśli przed cudowny obraz. Mormonów nie podrobią. Dlaczego? Dlatego, że nie mają w zwyczaju czytania świętych ksiąg. Krzyża. No Biblia to jest święta, ale chociaż żeby cokolwiek, a to brewiarz to nie. Świętego. Książeczka do nabożeństwa to są spisy Maryi, ludzkie, wyuczone przepisem ludzkim.
Oręduje za nami Księgi Mormona to nie widzieli na oczy, nie wiedzą co to. Przybywamy do Ciebie, kochany święty Józefie. Dziękujemy za Twoją opiekę i wsparcie na to, że możemy zawsze na Ciebie liczyć. Mormonów to jest Józefa, katolików to oni nawet swojego tego świętego Józefa katolickiego to nie znają. Dzieci poczęte najuboższymi z najuboższych. Diabła. I chcę, żeby tego Jana Kowalskiego tam wpisać. No oczywiście nie mogę wpisać Jezus tego Jana powiedział, Kowalskiego, waszym ojcem mogę jest wpisać diabeł. Byłego męża matki. Bo no, tak mówi przepis, to jest z mocy prawa. To nie ja decyduję o tym. To jest dość absurdalne. No jest dużo nieporozumień właśnie, dużo nerwów, że tak powiem. Zazwyczaj to mężczyźni się bardzo denerwują, że jak to mówię ja tu ojciec, nie chcecie mi wpisać. Nieraz mówię, nawet padają niecenzuralne słowa. Ale rozumiem, że tutaj u pana w gabinecie, u państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego bywa gorąco w związku z tym, kiedy rodzice no, są zaskoczeni i rozumiem zszokowani. Tak, dla niektórych jest to faktycznie taki zimny prysznic, bo przychodzą razem rodzice biologiczni, oczywiście matka i ojciec biologiczny i, no, i się dowiadują u nas, że nie można oczywiście go wpisać. No, nerwy, ale takie są po prostu przepisy prawa. My... Dla pana to jest uzasadnione? To znaczy, no mnie to trudno powiedzieć uzasadnione z tego względu, że ja tu mam wykonywać przepisy prawa. Jakie słowa pan zdarzyło się panu oprócz tych niecenzuralnych usłyszeć, jakie teksty, jakie pretensje? Pretensje są do nas, znaczy do nas, że my nie chcemy zapisać. Tłumaczę, że to jest nie my to wymyślamy. Nie pokazuję, mam tutaj kodeks, mam ten przepis i pracownicy mają na stanowiskach, pokazujemy, żeby sobie strona ojciec czy matka przeczytały, zapoznały się z tym, że to nie my wymyślacie. Oczywiście domniemanie ojcostwa może być przydatne, na przykład wtedy, gdy ojciec dziecka umiera. Co nie zmienia jednak faktu, że są sytuacje, gdy przepis mówiący o 300 dniach od uprawomocnienia się wyroku ustawowego wydaje się jednak dosyć nieżyciowy. I powoduje kłopoty, bo urzędnik musi wpisać byłego męża matki, a aby to odkręcić, trzeba iść do sądu z pozwem. To, jak wiadomo, trwa kilka miesięcy, a nawet dłużej. Godziny szczytu. W Warszawie można już wynająć mieszkanie od Banku Gospodarstwa Krajowego. W ofercie jest niespełna 90 mieszkań na Bielanach, kolejne już w planach. Niestety ci, którzy liczyli, że wynająć mieszkanie od państwa będzie trochę taniej niż na rynku, mocno się zawiedli, ale jak donosi Wojciech Kowalik, i tak po mieszkanie ustawiła się już mała kolejka. Na każde z mieszkań już teraz, w kilka dni po uruchomieniu programu, jest dwóch chętnych i to mimo cen wynajmu. Dwupokojowe lokale o metrażu od 40 do 55 metrów kosztują około 2300 zł. Ogłaszając założenia programu, BGK powiedział, że to będą stawki bardzo atrakcyjne, niższe od stawek rynkowych o 20-30%. Wszyscy się tej myśli uczepili, a prawda jest taka, że no, rzeczywistość wygląda inaczej. Stawki w tym programie są podobne z dostawek rynkowych, mówi Marcin Krasoń, analityk Home Broker. Sam Bank Gospodarstwa Krajowego od swoich zapowiedzi sprzed lat teraz się odżegnuje. To nie jest program socjalny, tylko program absolutnie komercyjny. Mówi Tomasz Siwak z Funduszu Mieszkań na Wynajem. Fundusz jest funduszem zarabiającym, w związku z tym ma określone zadania co do wysokości stopy zwrotu. Tym, którzy podnoszą kwestię wysokości czynszu, powiem tak, zapraszam serdecznie do nieruchomości, żeby obejrzeli za jakie pieniądze, jaki standard, w pełni wyposażone w sprzęt AGD, zabudowane kuchnie i w pełni wyposażone łazienki. Dodatkowo są zabudowane szafy wnętrzne. Żeby starać się o takie mieszkanie, trzeba zarezerwować je na stronie funduszu, później udowodnić, że mamy z czego płacić czynsz, wpłacić kaucję, podpisać umowę od pół roku do 4 lat i można się wprowadzać. Mieszkania mogą wynajmować też firmy. Formalności jest sporo, ale jest tego dobra strona, mówi Marcin Krasoń z Home Broker. Wprawdzie nie dostajemy jakiejś bardzo atrakcyjnej ceny w tym funduszu, ale za to właśnie dostajemy bezpieczeństwo, dlatego że właścicielem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, nie ma tutaj żadnego ryzyka, że właściciel mieszkania nam powie, ja zmieniłem zdanie i proszę się wyprowadzić do końca tam przyszłego miesiąca. Podpisujemy umowę w obecności notariusza, im umowa jest dłuższa, tym ceny są niższe. Jesienią w Warszawie ma być gotowa druga część budynku na Bielanach, ale to nie koniec inwestycji, zapowiada Tomasz Siwak z Funduszu Mieszkań na Wynajem. W Warszawie planujemy w przyszłym roku oddać nieruchomość przy samochodowej, tam będzie 97 lokali. Następnie będzie Teraz Polska, 40 lokali.
Natomiast w Polsce planujemy we Wrocławiu 100 lokali w tym roku. Są wykańczane lokale 151 mieszkań przy Czarnieckiego w Poznaniu. W Katowicach generała Pułaskiego 141 lokali. Kraków ulica Drukarska 109 lokali. I Wrocław ulica Zakładowa 128 lokali. Jak dotąd fundusz oddał już budynki w Poznaniu, Krakowie, Gdańsku i Piasecznie. Wojciech Kowalik, TOK FM. I to wszystko dziś w magazynie reporterów TOK FM Godziny Szczytu. Adam Mózga, dziękuję. Do usłyszenia jutro tuż po 17. Programy przygotowali reporterzy TOK FM. Realizował Kamil Wróblewski. Za chwilę informacje i Michał Poklękowski oraz Kamil Kapiński. A po informacjach jeszcze więcej igrzysk w radiu TOK FM. Gościem Przemysława Iwańczyka będzie Krzysztof Materna. Godziny Szczytu. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnie, ich połączenie lub rozwidlenie łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia. Określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze... Spokojnie, poradzimy. O przepisach ruchu drogowego, zachowaniach na jezdni i bezpieczeństwie. Krótko i na temat. Poradnik drogowy TOK FM od poniedziałku do piątku po 10.55. Zapraszam, Krzysztof Woźniak. Reklama. A jak pan przygotowywał się do igrzysk? No, trenowałem, dużo trenowałem. Przede wszystkim ćwiczyłem polski gest zwycięstwa. Te nowe igrzyska w sklepach Euro. Samsung Galaxy J5 LTE za 699. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10 za 1199. Nowość 49 cali, Smart TV Samsung Wi-Fi za 2490. I ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. O, rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn weźmie Lokomotiv. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Po nim młody nie haftuje, nie jest zmulony. Syn, masz. Lokomotiv. Suplementy diety, drażetki, syrop już od trzeciego roku życia. Zinniberi Silizowa ogranicza skutki uboczne podróży. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 17.20, Michał Poklękowski, informacje, zapraszam. Komisja Wenecka przyjrzy się nowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Potwierdziła to reporterka radia TOK FM. Członkowie komisji w tym celu przyjadą do Polski we wrześniu. Opinia na ten temat ma zostać wydana na posiedzeniu plenarnym w październiku. Przygotowany przez Komitet Ratujmy Kobiety obywatelski projekt liberalizujący prawo dotyczące aborcji trafił do Sejmu. Pod propozycjami, które zakładają m.in. prawo przerywania ciąży do końca 12 tygodnia, zebrano, jak podał komitet, ponad 215 tysięcy podpisów. Wicepremier i szefowa MSW Bułgarii poinformowali, że w najbliższych dniach ma zostać powołana specjalna struktura do walki z nielegalną imigracją. W jej skład wejdą przedstawiciele różnych służb bezpieczeństwa. Co najmniej 30 dzieci zmarło do połowy czerwca w północno-zachodnim rejonie Birmy z powodu nieznanej choroby powodującej problemy z oddychaniem, informują lokalne władze cytowane przez agencję AP. Większość ofiar miała mniej niż 5 lat. Informacje sportowe. Kamil Gapiński, witam i zapraszam. Agnieszka Radwańska poznała rywalkę w pierwszej rundzie Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Krakowianka zagra z Zheng Saisai. 22-letnia Chinka to aktualnie 64. rakieta świata. Polka oczywiście jest faworytką tego meczu, który zaplanowano na sobotę. Przypomnę, że Radwańska startuje w Igrzyskach trzeci raz w karierze. W Pekinie odpadła w drugiej rundzie, a w Londynie już w pierwszej. Oby w Brazylii Jadze poszło dużo lepiej. Natomiast w pierwszej rundzie turnieju singlistów Jerzy Janowicz spotka się z Gilles Mellerem z
Luksemburga. To będzie pierwszy mecz obu panów. Łodzianina czeka trudne wyzwanie, bo z powodu kontuzji Polak zagrał w tym roku tylko 2 razy, więc zapewne jest daleki od optymalnej formy, a jego rywal to 37. zawodnik światowego rankingu. Zagłębie Lubin jest jedną nogą poza europejskimi pucharami. W rewanżowym meczu eliminacji Ligi Europejskiej Miedziowi muszą strzelić duńskiemu rywalowi przynajmniej 2 gole, by awansować. A o szczegółach Michał Janczura. O tym, że podopieczni Piotra Szokowca są w formie, nie trzeba nikogo chyba przekonywać. Zawodnicy z Dolnego Śląska wygrali wszystkie ligowe mecze, prowadzą w tabeli i nie stracili nawet gola. W pucharach też szło im bardzo dobrze. Przeszli 2 rundy, eliminując m.in. Partizana Belgrad i Sanderskie, wydawało się być absolutnie w zasięgu. Niestety, pierwszy mecz nie ułożył się po myśli polskiego zespołu. 2 stracone bramki i tylko 1 strzelona na własnym stadionie sprawiają, że przed rewanżem to Duńczycy są w zdecydowanie lepszej pozycji. Ale nic nie jest jeszcze stracone. Z wypowiedzi zawodników Zagłębia bije optymizm. Jeśli tylko zagrają skuteczniej niż przed tygodniem, to awans ciągle jest możliwy. Początek tego meczu o 19.15. Michał Janczura, TOK FM. Potwierdziły się informacje sprzed kilku dni. Łukasz Teodorczyk zmienił klub. Grający dotychczas w Dynamie Kijów napastnik odszedł do Anderlechtu. Zespół z Brukseli wypożyczył go na rok, ale jeżeli Polak sprawdzi się w tym czasie, to może zostać wykupiony definitywnie. Przypomnę, że Anderlecht to wicemistrz Belgii, który w sierpniu rywalizował będzie w 4. rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej, po tym jak odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów. Pogoda. Dziś bez deszczu w Suwałkach i w większości regionów południa Polski. Popadać może w okolicach Zakopanego, zaś w Lubuskiem, na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim oraz Warmińsko-Mazurskim możliwe burze. Na termometrach od 23 stopni w Trójmieście przez 25 w Bydgoszczy i Toruniu, 26 w Poznaniu, 27 w Łodzi i Warszawie, 28 stopni w Lublinie, do 30 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jeszcze więcej igrzysk w Radiu TOK FM. To już niebawem, to już jutro. Kolejne letnie igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro zostaną otwarte. Zapłonie olimpijski znicz. Pytanie tylko, czy będą to igrzyska takie jak w swej definicji przed laty, przed kilkoma dekadami. Cieszyliśmy się, że to czas, kiedy cichną wszelkie niepokoje, kiedy można delektować się tylko rywalizacją sportową. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się. Chciałbym przywitać mojego gościa. Jest nim Krzysztof Materna, znany entuzjasta sportu. I chciałbym, Krzysztof, żebyś w takiej roli dziś wystąpił. Jako entuzjasta? Tak, entuzjasta. Entuzjastę słychać tak. Ja słuchałem wiadomości sportowych i uwielbiam wiadomości sportowe w TOK FM ze względu na sposób, jaki pan Kamil Gapiński się przedstawia, i mi zabrakło tego dzisiaj i jestem właściwie, straciłem cały entuzjazm do sportu, po prostu to szkoda. Jeśli Kamil jest, to poprosimy, by to zrobił na twoje życzenie, ale Kamil da też będzie słychać podczas igrzysk. Krzysztof, serio teraz. Ja cały czas serio mówiłem, to w ogóle nie ma wątpliwości. Nie, no ja chcę powiedzieć, chciałbym zacząć od tego, że oczywiście pamięć mam taką, jaką mam, i pamiętam różne przeżycia, które mnie osobiście dotyczyły z okresu igrzysk, ale moim zdaniem wszystko się zdewaluowało w tej chwili przez sprawę, jakim w ogóle zagadnieniem stał się sport, do czego doprowadził marketing sportowy, do czego doprowadziły te globalne pieniądze, korupcja, do czego doprowadziły sprawy związane z bezpieczeństwem. No i jak słyszę, że jest taki smutek w Rio, a znam Rio dość dobrze, byłem tam dwukrotnie w okresie wakacyjnym i to właśnie przypadało na te miesiące lipcowo-sierpcowe czy sierpniowe, czyli tam jest zima, i jak sobie wyobrażę, że na Copacabanie i Ipanemie po prostu roi się od policji wojska, i że przede wszystkim Brazylijczycy w ogóle się igrzyskami ze względu na swoje totalne, a w Rio szczególne kłopoty igrzyskami nie interesują,
No do tego dochodzą te kłopoty, które wynikają z kryzysu brazylijskiego, czyli z tego, co tam się stało i politycznie, i gospodarczo w okresie, kiedy już było po przyznaniu Brazylii, znaczy Rio, tych igrzysk. To straszny smutek mnie ogarnia i ważę z jednej strony chęć, myślenie o polskich medalach, o rywalizacji. Do tego dochodzi jeszcze przecież afera dopingowa, totalna, rosyjska, prawda? Ale przepraszam, to chcesz powiedzieć, że świat sportu stał się przedłużeniem tego nieszczerego, pozbawionego skrupułów świata marketingowo-politycznego? Bo ale myślę, oczywiście, że tak. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, choćbyśmy cofnęli się niedawno do Mistrzostw Europy we Francji, no to te mistrzostwa dla nas były bardzo ważne ze względu na polską drużynę, ale tak naprawdę w porównaniu z mistrzostwami Europy poprzednimi i mistrzostwami świata, to one nie miały tej atmosfery co zwykle. One były zamknięte w sobie, no, przez tą obsesję terrorystyczną, przez to, co się działo wcześniej we Francji, przez ilość tych zabezpieczeń. To może pora pogodzić się z tym, że to nie jest odstępstwo od normy, tylko to już jest norma, że wszelkie imprezy do tego dochodzi jeszcze, że tak powiem, kalendarium, eksploatacja tych piłkarzy, rzeźbienie tych pieniędzy dla UEFA i FIFA do ostatniej chwili, że ci najlepsi przyjeżdżają właściwie po najcięższym sezonie w życiu i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko, proszę pana, marketing, to jest po prostu wszystko kasa i ten ludzki wymiar igrzysk, już nie mówię o idei olimpijskiej, gdzieś jest daleko w tyle, a ja z tego wyrosłem i tego mi bardzo coraz bardziej brakuje. Ale słuchaj, jeśli spojrzymy wstecz, to każde igrzyska były na swój sposób przełomowe. Te w Monachium, bo doszło do pierwszego aktu terroru podczas tych igrzysk. Te w Atlancie też, bo tam też doszło do eksplozji, w której zginęła się jedna osoba, jeśli pamiętam. Ale nie mówmy tylko o sprawie terroru. Mówmy i o incydentach terrorystycznych. No dobrze, to poczekaj. Były igrzyska w Pekinie i Putin nie wahał się zaatakować Gruzji. Chodzi mi o to, że właściwie igrzyska idei nie istnieją. No ja wiem, dlatego że świat sportu tak strasznie się zmienił i teraz po prostu nie wiem, czy sportowcy mają w terminarzu po prostu chęć zdobycia medal, to jest kasa, czy rzeczywiście ta idea sportu, zwycięstwa funkcjonuje na pierwszym planie. Czy nie uważasz, że doszliśmy do bardzo niebezpiecznego momentu, w którym sportowcy kalkulują? Tego dowodem są tenisiści i tenisistki. Ale ja to przed chwilą powiedziałem. Ale ja to powiedziałem w sposób ogólny. Szukają pretekstów tylko po to, żeby na te imprezy nie jechać. No, nie jechać, bo to się i kłóci z ich przygotowaniami do tego momentu, w którym będą zarabiali po prostu. No, ta sprawa, pamiętam wyłomy, pamiętam pierwsze pojawienie się na Igrzyskach Olimpijskich koszykarzy amerykańskich z NBA, prawda, dopuszczenie zawodowców. Barcelona 92. Ale wiesz, pod jakim warunkiem? Że nie zostaną przeprowadzone na nich testy antydopingowe? Prawda? W związku z tym ja uważam, że w ogóle oprócz tego, że rzeczywiście zawsze to będzie dla nas splendor, satysfakcja, jak będziemy mieli medale, osiągnięcia, ale ja patrzę na sport jako machinę komercyjną po prostu. No, ten wstrząsający tekst Justyny Kowalczyk niedawno na temat słynnych leków przeciw astmie i tak dalej, i tak dalej. No, to wszystko jest gdzieś tam na pograniczu tego, gdzie można mówić o czystym sporcie i o idei olimpijskiej. Żebyśmy tylko nie biadolili, odrzucając te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy, której dyscyplinie sportu, tej olimpijskiej, jesteś się w stanie oddać się bez reszty? Który sport przeżywasz na swój sposób i właściwie taka gratka zdarza ci się raz na 4 lata?
Wydaje mi się, że w takim wymiarze olimpijskim to najbardziej efektowne są zawody lekkoatletyczne. To znaczy dla mnie to jest po pierwsze bardzo bliskie prawdziwym olimpiadom, tym, które zapoczątkowały ideę olimpijską, a poza tym są, że tak powiem, najbardziej widowiskowe przy największej publiczności i myślę, że żadne mistrzostwa świata lekkoatletyczne ani mistrzostwa Europy nie oddają tej rangi. Znaczy dla lekkoatlety medal olimpijski jest chyba czymś najważniejszym. Po pierwsze ze względu na częstotliwość igrzysk, a po drugie na ten taki spektakularny charakter. Więc wydaje mi się, że to są najbardziej widowiskowe, najbardziej szlachetne i takie najbardziej do oglądania również w sensie telewizyjnym imprezy. Mniejsze wrażenie na mnie robią gry zespołowe. No oczywiście nie mówię, one są że... okaleczone poprzez to, że nie występują drużyny w pełnych składach, no, tak weźmy piłkę nożną. Na przykład. No ale poza tym mamy powtarzalność, jak popatrzymy na siatkówkę, oczywiście interesuje mnie, co zrobią Polacy, prawda, w walce o złoto olimpijskie, ale przez częstotliwość imprez, tutaj Liga Światowa, tutaj takie rozgrywki, tu Puchar Świata, tutaj tego to się po prostu zdewaluowało przez ilość, a przede wszystkim no wiadomo, że za tym idzie również kasa, oglądalność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także zdecydowanie lekka atletyka. Którego sportowca, który występował na Igrzyskach Olimpijskich, cenisz najbardziej i dlaczego? No, ja nie mam jedynego sportowca, którego cenię najbardziej. Mam różny sentyment, ale takie nazwisko, które utkwiło mi w pamięci na zawsze, mimo że nie widziałem tej dyscypliny, bo transmisja była tylko radiowa, byłem wtedy małym chłopcem na początku podstawówki, to był złoty medal pani Krzesińskiej w Melbourne. To była transmisja radiowa i pamiętam, że całą rodziną siedzieliśmy z uchem przy radioodbiorniku i pamiętam Bogdana Tomaszewskiego i ten złoty skok i to, że potem zobaczyłem tę złotą Elę tylko w kronice filmowej, bo jeszcze nie funkcjonowała telewizja w takim masowym odbiorze. No więc to było coś takiego, że to nazwisko będzie mi się powtarzało do końca życia. Może też dlatego, że to była pierwsza olimpiada, gdzie kumałem, że coś to jest takiego ważnego, prawda, sportowo. Pamiętam trójskoki pana Schmidta. Józefa Schmidta na pewno, bo to też był taki medal nieprawdopodobny dla Polski. Pamiętam Krzyszkowiaka, pamiętam później Woronina, pamiętam Badyńskiego, pamiętam polskich bokserów, czyli Drogosza, Pietrzykowskiego, Kuleja, Grudnia, bo to były takie walki, gdzie się mówiło w ogóle o polskiej szkole boksu i o historycznych zwycięstwach takich, pamiętam złamany palec w walce finałowej, pamiętam, o to były takie dodatkowe rzeczy, które to robiły. Pamiętam oczywiście, jak powiedziałeś, okaleczoną dyscyplinę, ale jednak na srebrny medal polskiej drużyny piłkarskiej. Pamiętam złoto oczywiście Kazimierza Górskiego. To także dużo pamiętam Woronina, pamiętam oczywiście Szewińską. I teraz tak jednym tchem wymieniając tych wszystkich sportowców, najbardziej żałujesz, że nie Jacka jesteś, Pszołę, nie jesteś przedstawicielem której dyscypliny? Słuchaj, co byś chciał robić na igrzyskach, gdyby dał ci ktoś nominację? Słucham twoich audycji i wiem, że są twoje ulubione pytania, takie pod tytułem marzenie, wyobraźnia. Ja byłem lekkoatletą i biegałem sprinty i skakałem w dal i
tak sobie myślę, że chyba chciałbym być ze względu na kasę, to chciałbym być kapustką, no. Ale kapustka. Nie. Póki co zagrał przeciwko Barcelonie na razie. Słuchaj, no ale... Do Rio daleko. No dobrze, ale kapustka jest młody, ładny, bezczelny w sensie piłkarskim, nie ma żadnych stresów. No tacy mi imponują po prostu, jeśli chodzi o młode pokolenie. A byłbyś w ogóle w stanie oddać się takiemu bezinteresownemu wysiłkowi? Ja ci opowiadałem ci kiedyś, zresztą opisałem to w swojej książce, że moim marzeniem, takim sennym, to znaczy śniło mi się, że grałem w Barcelonie, której kibicuję na obronie i że graliśmy z Chelsea i był rzut rożny i zobaczyłem jako obrońca, że idzie na mnie Drogba i po prostu uciekłem poza boisko i się obudziłem wtedy spocony ze wstydu. Także jak mnie pytasz o marzenia, to chciałbym być chyba, najbardziej chciałbym być piłkarzem. Na pewno bym nie chciał być Korzeniowskim. Na pewno bym nie chciał być kolarzem. Uważam, że bez sensu w tak niewygodnej pozycji z tym siodełkiem jak tu Loara, tu zamki, proszę pana, tutaj tego wszystko widać w telewizji, a oni muszą patrzeć w dół, żeby się nie wywrócić. To już to jest 250 kilometrów. Przecież to jest idiotyzm po prostu kompletny. No. To od razu ci powiem, że mamy też szansę zdobyć medal na tych igrzyskach. Ale oczywiście, no jasne. Będziesz oglądał igrzyska? Ostatnie pytanie. Będę, oczywiście, że będę oglądał igrzyska, jeśli mi pory pozwolą, bo to będzie w nocy wszystko, prawda? No niestety, to przesunięcie czasowe może dać się znać. Tak. Ale Kamil Gapiński miał się przedstawić i co? Poprosimy następnym razem. Dobra, na razie. Może ty się przedstawisz w takim stylu. Moim gościem był Krzysztof Materna, TOK FM. Dziękuję bardzo, Przemysław Iwańczyk, informacje. Jeszcze więcej igrzysk w Radiu TOK FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Rzecznik Kremla wyjaśnił sens niszczenia. W kolizji tworzy się ogromny korek. Policja. W połączeniu ze skierowaniem do Sejmu. Sens. Tworzy się. W połączeniu. Połączenie. Połączenie. Od poniedziałku do piątku po 13:00. Zapraszam. Kuba Janiszewski. Także proszę państwa, no ten kurczaczek pojechał tam do Wrocławia, potem dalej jeszcze za Wrocław i teraz jedzie dalej. Pewnie nie ma pieniędzy, nie ma nic i tak pewnie nawet, żeby chociaż jakiś bochenek chleba miał. Ale państwo zobaczą, jaki to jest naród, który się tak modli, prawda? Modlą się. I co to z tego? Przecież to co? Myślą, że Bóg to głupi, bo 200 razy, 300 razy zdrowaś Mario. A przecież Bóg Jahwe wcale tego nie chce, żeby się ktoś modlił tak długo. Przecież nawet krótkie westchnienie, skinienie głową świadczy o chęci okazania skruchy. Ale to coś, tej skruchy to nie ma, to nie za bardzo. No. Także wiecie państwo, zapraszamy do Anglo-Ameryki Białystok, żeby naprawdę dać się uduchowić, bo to tam w Krakowie ani jednego mormona, no mormonka by nie pojechała papieża, przed papieżem się kłaniać. Mormonka, święci w dniach ostatnich nie pojechaliby, żeby się kłaniać człowiekowi. No chyba chora jesteś. Panu Bogu i to takiemu, którego nie widać. No, dlatego Mojżesz jak poszedł po te przykazania, to 40 dni, no to nie było go krótko, a oni już krowę ze złota ulepili. Po co? No po to, bo to dziecko rozumie, że nie wolno, a stare dziady. Także proszę państwa, Radio Conchita, TOK FM Euro, Conchita tu jest, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Proszę być z nami. Proszę być z nami. Dzisiaj jest czwarty. I nasza kamera Google jest, a to tutaj na Pradze Południe, w centrum Pragi Południe, gdzie jest ta wiocha na płocie, tam dalej rozjazd do Otwocka, do Miłosnej, Ostrobramską, przecież tutaj ta Matka Boska jest czczona. Sztuki odnaleziono w Warszawie w samochodzie dostawczym. W tej chwili zajmują się nimi eksperci. Badają m.in. to, czy aby nie pochodzą one z kolekcji zrabowanych w czasie II wojny światowej. O 18:00 kolejne informacje w Radiu TOK FM. Zapraszamy.
Radio Koncina. Pogoda. Proszę być dziś znany. Bez deszczu w Suwałkach i w większości regionów południa Polski. Pogoda jednak w okolicach zapadanego do Białego Stoku na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim oraz Warmińsko-Mazurskim możliwe burze. Na termometrach od 23 stopni w Trójmieście przez 25 w Bydgoszczy i Toruniu, 26 stopni w Poznaniu, 27 w Łodzi i Warszawie, 30 stopni w Wrocławiu. Centrum Jocha na Płocie, pierwsze radio informacyjne. To wszędzie stąd do Anglo-Ameryki Białystok jest około 200 km. Daleko, oj daleko. Jak chcesz jechać, zobaczyć, jak prawosławni się modlą, aby się dać uduchowić choć trochę, jest szansa. Dokonała tego Platforma, a nie PiS. Jeśli dobra zmiana miała polegać tylko i wyłącznie na zrujnowaniu budowanej przez lata ekonomicznej, politycznej i społecznej stabilności... I oni nazywają się obrońcami demokracji, a sami nie wiedzą, kiedy została uchwalona nowa konstytucja jak Ryszard Petru. Jest mi wstyd za to, w jaki sposób rządzicie naszym państwem. Państwem, na którym nam wszystkim zależy równie mocno. Nadszedł czas, aby przetrzeć oczy i ujrzeć rzeczywisty stan rzeczy. Unia Europejska nie potrafi poradzić sobie z obecnymi problemami. Właśnie dlatego sądzę, że Unia Europejska musi zostać zniszczona. Także widzicie państwo. I to KFM zdziadziało, już jakieś pudłowali, wpudłowali jakaś muzyka, leci. To już bez sensu, trzeba zapowiedzieć, a w Tok FM to dawno nie było ładnej muzyki arabskiej. Bardzo ładnie to było 10 lat temu, teraz żydowskie takie. Ani to melodii nie ma, ani to pozytywne, bo to wszyscy narzekają, a my opisujemy. Raz Milky Wishlake, dzień dobry. Dzień dobry. Muzyk artysta, dzień dobry. A, to ta muzyka, ta kotłowata. Będziemy zapraszać na takie bardzo nietypowe koncerty, mikrokoncerty bez w prywatnych mieszkaniach. Co więcej, są to koncerty objęte ścisłą tajemnicą. Do końca nie wiemy, kto na tych koncertach zagra, ani gdzie dokładnie taki koncert się odbędzie. Ale cała ta otoczka tajemniczości nie jest oczywiście zrobiona tylko i wyłącznie po to, żeby dane wydarzenie zaistniało medialnie, chociaż pewnie oczywiście jest to bardzo ciekawy chwyt reklamowy, ale to ma po prostu swój własny, bardzo wyjątkowy klimat. Więc zacznijmy w ogóle od przedstawienia tego, czym jest sam projekt So Far Sounds, nie tylko właśnie ta edycja warszawska, tylko w ogóle skąd to się wzięło. So Far wziął się tak naprawdę z Londynu. Tam w 2009 roku, czyli już jakiś czas temu, założyciel Rave Offer wybrał się na koncert swoich znajomych do pobliskiego baru obok swojego mieszkania. No i ten koncert był takim dość ciężkim dla niego doświadczeniem, bo zamiast muzyki on słyszał tylko pijanych ludzi, rozbijające się szkło, krzyki, rozmowy, a z tej muzyki rzeczywiście nic nie zostało. I on wtedy wpadł na taki pomysł, żeby zaprosić muzyków do siebie do mieszkania. No okazało się, że to był strzał w dziesiątkę i później ten jeden koncert, który miał być tylko spotkaniem towarzyskim przy muzyce, okazał się rozprzestrzenić na cały świat, w tym też przyszedł do Polski. No właśnie, nie tylko Londyn, ale tutaj kolejne miasta, kolejne państwa dołączają do tego projektu. Co jest takiego wyjątkowego właśnie w tych takich mikrokoncertach? Może Milki, opowiesz to z własnej perspektywy. Miałeś okazję zagrać na jednym takim koncercie. Jaka jest widownia w takim prywatnym mieszkaniu? No mam już troszkę większe doświadczenie, bo na trzech udało mi się już zagrać w Sofarach. Na pewno widownia jest bardziej skupiona na muzyce, to na pewno ta formuła tutaj się sprawdza, że jakby likwiduje się ten dystans pomiędzy artystą a słuchaczem. Nie ma takiej prawdziwej sceny, nie ma żadnych podestów, więc jakby jesteśmy na tym samym poziomie co słuchacz. Od razu też widać jakby większe zaangażowanie słuchaczy, takie automatyczne praktycznie. Ludzie przychodzą, żeby słuchać muzyki głównie i mają to jakby z pierwszej ręki. Ja też zawsze czuję się jakby bardziej swojsko z tymi ludźmi, tak jakbym ich znał, traktuję ich jak moich znajomych. Gramy też w takich różnych miejscach, które są faktycznie jakby adekwatne do tak zwanej, nie wiem, do spędzania czasu z ludźmi, których się zna. Na przykład w Warszawie graliśmy w kuchni, więc to było takie doświadczenie, że no koncert w kuchni, gdzieś tam przede mną była lodówka, kredens, takie sprawy, no i ludzie sobie siedzieli. Jakby no nie da się za bardzo ukryć za jakąś kotarą, czy udawać, że się jest na jakiejś wielkiej scenie i jest to bardzo, bardzo intymne doświadczenie i no, emocje są też, myślę, intensywniejsze, zarówno jak chyba te, które są odbierane, jak te, które artysta odczuwa.
Tak. No ale rozumiem, że to też nie może być chyba taka kuchnia typowa warszawska z M2, kuchnia kiszka tak zwana, tylko to muszą być mieszkania, które mogą pomieścić trochę większą liczbę słuchaczy. Mhm. Akurat ten koncert, o którym opowiadał przed chwilą Milki, to był bardzo mały koncert i to był chyba najmniejszy w historii Sofara. Nie Czyli wiem ile słuchaczy. Było tam sporo osób, było bardzo gorąco. Około chyba 50 osób zaprosiliśmy wtedy na widownię, a pokój miał no, maksymalnie 20 metrów kwadratowych. Także ale bywalcy domówek wiedzą, że jest to możliwe. Czasami nawet 100 osób się może zmieścić w M2. No i w kuchni najlepsza impreza jest zawsze. No, oczywiście. Ale wracając do tych mieszkań, czy każdy może sobie, nie wiem, zgłosić swoje mieszkanie i powiedzieć, słuchajcie, ja mam takie i takie mieszkanie, bardzo bym chciał, żeby Sofar gościł właśnie u mnie. Jak najbardziej. I to się właśnie w ten sposób odbywa. Bardzo organicznie rozrasta się siatka sofarowych mieszkań i sofarowych przestrzeni, bo tak naprawdę nie ograniczamy się tylko do mieszkań. Czasami mamy koncerty w galeriach sztuki, w antykwariatach na przykład, które też są bardzo klimatycznym miejscem i bardzo fajnie się tam odbiera muzykę. Ale jak najbardziej. Każdy może do nas napisać maila i może zgłosić swoje mieszkanie. Jeśli tylko uda nam się tam zmieścić rzeczywiście chociażby jakiś mały akustyczny zespół, razy trzy i troszeczkę ludzi na widowni, to jak najbardziej jesteśmy na tak. A kto w takim razie może zasiąść na widowni? Wszyscy. Każdy, kto się zgłosi i każdy, kto nas przekona w jakiś sposób, że rzeczywiście chce przyjść na koncert. My mamy bardzo dużo zgłoszeń. Nie mogę tego ukrywać, że rzeczywiście sporo osób się zgłasza. Staramy się, ponieważ koncerty robimy co miesiąc, to staramy się zapraszać zawsze nowe osoby, żeby każdy miał szansę w tym uczestniczyć. No ale to też znaczy, jeśli koncert jest, tak jak powiedziałam na początku, objęty ścisłą tajemnicą, czyli nie wiemy, kto wystąpi i w którym miejscu wystąpi, to może się tak zdarzyć, że przychodzą osoby, które w ogóle naszej muzyki nie znają. To Milki, jak w takim wypadku na początku koncertu się zachowujesz? Mówisz, cześć, jestem Milki Wyślejk i będę dla was dzisiaj grał i śpiewał? Tak, zazwyczaj mówię to jakieś 10 do 15 razy w ciągu koncertu, jak się nazywam. W Warszawie chyba bardzo dużo mówiłem. Byłem lekko zdenerwowany, bo to jednak jest mała przestrzeń i dosłownie ludzie są przede mną. Byli, no nie wiem, może pół metra przede mną była pierwszy rząd. Dzielił mnie od nich tylko mój klawisz. No, więc... Jak długo taki koncert trwa? No, gra się zazwyczaj 4 utwory. To takie, no, u mnie to jest około 4 minut każdy utwór, więc około od 16 do 20 minut w moim przypadku. Sofar też mamy taki bardzo showcase'owy charakter, czyli mamy trzech muzyków lub czterech, którzy grają po właśnie swoje 4 utwory. Tak, żeby każdy, kto przychodzi, znalazł coś dla siebie. A jak zapraszacie muzyków do projektu? Muzycy zgłaszają się do nas sami najczęściej teraz, ale też wybieramy takie osoby, które bardzo chcielibyśmy gościć, które wiemy, że są w stanie troszeczkę przearanżować swój materiał i zagrać bardziej akustycznie, czasami nawet unplugged, i które rzeczywiście odnajdą się w takiej idei dzielenia muzyki bez barier. No bo wyobrażam sobie, że tutaj no właśnie dochodzą do głosu z jednej strony ograniczenia jakieś akustyczne, czyli to, żeby przygotować dobrze cały zespół, cały sprzęt do tego, żeby mógł wystąpić na takiej, w takiej nietypowej przestrzeni, ale też wyobrażam sobie, że do głosu dochodzą sąsiedzi. Z sąsiadami jakoś nigdy nie mieliśmy problemu. Myślę, że to jest na tyle przyjemna muzyka, której można sobie posłuchać przez te 20 minut. I też nie gramy głośno. Także jeśli jesteśmy w mieszkaniu, to absolutnie dostosowujemy poziom muzyki do tego, gdzie jesteśmy, do lokalizacji, w której się znajdujemy. Także jeśli mamy okazję grać w jakiejś galerii sztuki, która jest oddzielnym budynkiem, albo właśnie w antykwariacie, to wtedy oczywiście możemy zagrać troszeczkę głośniej, nawet jakąś małą perkusję wpuścić na sofer, ale bardzo dostosowujemy głośność. Tutaj kolega, który był na realizator, Kamil Wróblewski, który był na jednym z waszych koncertów, powiedział, że tam się sąsiedzi skarżyli trochę jednak. Kamil, chyba byłeś na jednym koncercie, na którym mieliśmy dużą perkusję.
która nie była rzeczywiście w planach, ale wyszło tak jak wyszło. Myślę, że w końcu sąsiedzi pokochali muzykę głośniejszą. No ten koncert, o którym Kamil mówi, to był koncert Kewa Foxa i Smolika, którzy też właśnie występowali na Sofarze. Kto jeszcze z artystów do tej pory występował? Mhm. To wymieniałam chyba przez 2 godziny teraz wszystkie zespoły, które u nas miały okazję grać. Ale to, co jest ważne, odpowiadając na to pytanie, to to, że my gościmy zarówno takich muzyków, którzy jeszcze nie istnieją w świadomości publicznej i gdzieś tam dopiero raczkują ze swoją muzyką i tak naprawdę u nas zaczynają. Na przykład zespół Kroki, który miał u nas swój pierwszy koncert premierowy, a teraz udaje się chłopakom grać naprawdę fajne festiwale i fajne koncerty. Ale też gościmy zespoły, które są znane i które wypełniają bardzo duże sale, jak na przykład Kamp, czy chociażby Smolik, o którym rozmawialiśmy. Ania, a ty kiedy pierwszy raz zobaczyłaś taki koncert? To było tak, że ty trafiłaś właśnie na taki koncert, nie wiem, może przez przypadek i postanowiłaś zorganizować to w Warszawie? Ja dokładnie pamiętam, jak to się wydarzyło, bo jeszcze wtedy byłam na studiach i wyjeżdżałam na ferie do Londynu. I gdzieś tam na YouTubie, przeglądając różne kanały artystów, zawsze szukałam akustycznych wersji utworów, które znałam z płyty. Znalazłam kilka filmików, które miały właśnie jeden wspólny element, czyli kartkę z napisem Sofar za zespołem. Weszłam do internetu, zobaczyłam, co to jest i okazało się, że ten jeden Sofar, który wtedy jeszcze w Londynie nie był tak popularny, odbywał się akurat w dzień, kiedy ja przyjeżdżałam do Londynu i udało mi się dostać na listę gości. Czyli też nie jest to łatwe. No nie, to nie jest łatwe zdecydowanie, ale warto aplikować po kilka razy, żeby się udało rzeczywiście. Ale tak, dostałam się na listę gości, poszłam na koncert i to było takie wydarzenie, które rzeczywiście troszeczkę zmieniło moje postrzeganie muzyki i zostawiło mnie z takim poczuciem, że uczestniczyłam w czymś rzeczywiście wyjątkowym i nie chciałam czekać do następnego wyjazdu do Londynu, żeby jeszcze raz to przeżyć. Także dlatego postanowiliśmy przenieść to też do Warszawy. Emil, kiedy też aplikujesz, żeby być odbiorcą muzyki? Zdarzyło mi się na tych koncertach, które grałem, oczywiście odbierać tą muzykę jako słuchacz. Właśnie o tym teraz myślałem, że czy mogę coś powiedzieć na ten temat. Byłem na koncercie w Warszawie, grała też Oli z naszej wytwórni. No i muszę powiedzieć, że też te utwory były w zupełnie innych aranżacjach i odbierało się to zupełnie inaczej. Faktycznie ta atmosfera, kiedy się tego słucha, jest, no można by kroić nożem, jest bardzo gęsta. Nikt tam nie tłucze się z szklankami, rozumiem, nikt nie otwiera piwa. Nikt się nie tłucze, wszyscy słuchają i naprawdę warto się zainteresować tym, żeby sobie przyjść posłuchać w takich warunkach muzyki. A co się dzieje po koncertach? Jak jest sobota, to czasami zostają troszeczkę dłużej. Jeśli właściciel mieszkania się zgodzi. Oczywiście, jeśli chcą, a często gościmy u ludzi, którzy rzeczywiście bardzo chcą jeszcze dłużej zostać z muzykami, porozmawiać z nimi o ich twórczości, o tym, co się przed chwilką wydarzyło. I bardzo często, jeśli jest to weekend, to rzeczywiście sobie zostajemy dłużej, ale oczywiście to nie jest standard, więc jeśli ktoś sobie życzy, żeby koncert się zakończył o równej godzinie i żeby wszyscy się szybko wynieśli, to zwijamy kable i nas nie ma. Jakieś własne doświadczenia? No ja przede wszystkim poznałem bardzo fajnych muzyków z innych zespołów. W Krakowie na przykład poznałem to środowisko krakowskie, takich ludzi jak właśnie Patrick DePan, wtedy występował z Kubą z projektu Farther Away. Teraz się nazywa Farther Away, kiedyś się nazywał Inkubator. Poznałem Ignacego, który teraz wypuścił swój album w projekcie Romantic Flowers, polecam. Więc jakby ci ludzie, można poznać bardzo fajnych ludzi i utrzymujemy kontakt ze sobą, jesteśmy, można powiedzieć, kolegami. Czy koncerty są płatne? Nie, koncerty są absolutnie niepłatne. My rzeczywiście też staramy się w jakiś sposób utrzymać i na przykład w momencie, kiedy wypożyczamy sprzęt, bo one są rejestrowane, to jest super, jeśli troszeczkę pieniędzy nam się za to zwróci, więc zbieramy pieniądze. Tak, jeśli ktoś chce coś zostawić, to jak najbardziej może to zrobić, ale to nie jest przymus. Kiedy najbliższa edycja? Najbliższa 27 sierpnia. I już można się zgłaszać? Jak najbardziej. Do kiedy? Można się zgłaszać tak naprawdę do tygodnia przed.